Dzień dobry, mówiłem Państwu, że na tym toczku chcę zostawić na zimę 20 rodzin. I w tej chwili połączyłem już rodziny w taki sposób, jaki na poprzednich filmikach pokazywałem przez folię, ale jest już temperatura tak niska, że można się pokusić o połączenie rodzin bezpośrednio, bez folii, bo jest właśnie ciemno i temperatura około 5 stopni i obniżona temperatura i ciemność obniża wzajemną agresję pszczół. W tym ulu i w tym są dwie słabe rodziny. Ta jest trochę silniejsza, w związku z tym tą słabszą postawię na to. Ale wcześniej, żeby to zrobić, chciałem zgonić chłodem ten już wcześniej utwarzający się kłąb tej rodziny z dołu do góry. Tutaj mniej więcej. Natomiast tu zostawiłem, to już jest tak otwarte, chyba 15 minut i ta rodzina jest z kolei zgoniona w dół. Teraz jak ja położę, to rodzinę na tą, no co widzieliście, zupełnie bezpośrednio, bez żadnej folii. Tu mi jeszcze trochę parę pszczółek zostało. Ta rodzina powinna podejść do góry, prawdopodobnie podeszła, bo od spodu było otwarte. No, tak jak się spodziewałem, ta rodzina podeszła do góry. Ona w ogóle podejść, bo... Tu zostało parę pszczółek na tej postawionej półkorpusach, na tych półramkach, ale zamiast je przenosić, ja po prostu tu postawię. One i tak zejdą razem z tamtymi w dół. Chociaż może lepiej strząsnąć. O. Strząsnę, bo będę miał z głowy. Nie ma. Dobra. Chodzą po mnie, bo ciepły jestem, no to chodzą po mnie. Do ciepła idą. No i teraz tą rodzinę przykrywam. Teraz jest, jak powiedziałem, płód zimny. Odkryłem górę tej rodziny, postarałem się, żeby ona zeszła tu na dół. Ona otworzyła tu kłąb. Z kolei ta rodzina była przestawiona tak krzywo na dennicę, jak było widać, i tędy jej wiało. No to ona poszła do góry. No i teraz się okazuje, że tu jest jeden kłąbik, a tu jest drugi kłąbik. Ale obydwu jest zimno. I one zmierzają do ciepła. Ta idzie do góry, ta idzie w dół. I one utworzą taki wspólny kłąb. Rzecz w tym, że
Tu jest jeden izolator z matką, tu jest drugi izolator z matką. Te wszystkie zabiegi, takie może dziwne, są właśnie robione po to, żeby pszczoły zaakceptowały obecność dwóch matek w jednym zimowym kłębie. Gdybym ja łączył rodzinę osieroconą, na przykład tu nie byłoby matki z taką, nie ma żadnego problemu, tu się ładnie pszczoły łączą i nic nie są. Te też się ładnie łączą, tylko chodzi o to, żeby stworzyć im takie warunki, żeby one opiekowały się obydwoma matkami. Potem w dzień, no pojutrze, może nawet jutro, znów to rozbiorę i zrzucę te obie rodziny do jednego korpusa, a izolatory z matkami będą w środku rozdzielone ramką z jak największą ilością pokarmu. Najlepiej z pełną ilością pokarmu. To tyle. Dziękuję bardzo.